Radio Kanał. Radio Kanał. Halo, halo, dzień dobry, Bartosz Gleń, witam wszystkich spragnionych futbolowych dysput. Kto wstał i jest z nami, brawo, kto zaspał, nie ma tragedii. Pojawimy się niebawem w kilku całkiem popularnych serwisach. Dziś, czyli 24 kwietnia, zajmiemy się następującymi tematami. Ekstra klasa. O Górnikach opowie nam Franciszek Smuda. Jacek Kiełb zdradzi, gdzie był myślami tuż po gwizdku w Kielcach. Ponadto, czy Jagiellonie stać, by wygrać Puchar Maja, czystka w Chorzowie oraz podsumowanie 30. kolejki za pomocą trzech kategorii. Premier League. Dwóch tytanów i dwa znaki zapytania. Czy Zlatan wróci jeszcze do gry na najwyższym poziomie? Czy John Terry odnajdzie szczęście poza Chelsea, która czuje obecność Tottenhamu na 6 kolejek przed końcem rozgrywek? Liga Mistrzów. Derby Madrytu i Kamil Glik nie po raz pierwszy w tańcu ze starą damą. Omówimy pary półfinałowe europejskiej elity. Zaczynamy. Radio Kanał. Na tych panów zawsze można liczyć. Eksperci NC+, Rafał Nachorny. Dzień dobry. I Tomasz Lipiński. Dzień dobry. Witam was, panowie. Kto wam najbardziej zaimponował podczas minionego weekendu? Macie trzy możliwości. Opcja numer jeden. Portal 90minut.pl za opracowanie wariantów przed 30. kolejką Ekstraklasy. Opcja numer dwa. Dawid Nowak, który po 33 miesiącach zaczął strzelać jak na zawołanie. Opcja numer 3. Rod Stewart, który na terenie swojej posiadłości zainstalował boisko piłkarskie. Ja postawię na Dawida Nowaka, bo to człowiek, który, tak jak wspomniałeś, po przejściach wrócił na boisko. Nieobecność trwała 2 lata, blisko 2 lata. Także w tej termalice długo nie mógł się odnaleźć. Natomiast w tych dwóch ostatnich spotkaniach, kiedy to termalika potrzebowała snajpera najbardziej, 2 razy trafił piłką do siatki i zapewnił drużynie nie tylko 6 punktów, bo to były gole na 1-0 i więcej tych bramek w meczach z Piastem i Koroną nie padło. I zapewnił te 6 punktów i awans do czołowej ósemki w sytuacji, gdy termalika przegrała 4 poprzednie spotkania, w sytuacji, gdy dokonała zmiany trenera w kontrowersyjnych okolicznościach. Zatem wszystko wskazywało na to, że drużynę będziemy oglądali w walce o utrzymanie, a nie o miejsce w czołowej ósemce. Można powiedzieć, że wyskoczył jak Filip z konopi. Tomek, twój typ? No, Rafał wszystko powiedział właściwie, bo gdybym ja miał może pieniądze Roda Stewarta, to też bym spokojnie boisko sobie wybudował i to nie jest dla mnie jakiś wielki wyczyn. Natomiast takim wyczynem na pewno jest to, czego dokonał Dawid Nowak, bo właściwie to już był człowiek, czy piłkarz, były piłkarz. Nie wiem, tak na dobrą sprawę, kto go ściągnął, to nie cieczy, ale ten, kto go ściągnął, to rzeczywiście może teraz triumfować. Jeśli Czesław Michniewicz może być takim ojcem tego sukcesu, no to na pewno gdzieś tam uśmiech na jego ustach się pojawił, tylko może taki trochę krzywy i kwaśny, ponieważ to, co zasiał Czesław Michniewicz, zebrał de facto jego nielubiany asystent, pan Węglewski, no ale zrobił rzeczywiście to, czego nikt się po nim nie spodziewał. Dawid Nowak, a że kiedyś był świetny, to chyba nie trzeba o tym za bardzo przypominać. Sir Roda Stewarta szanujemy, doceniamy jego twórczość. Pawła Mogielnickiego tak samo. Pawła Mogielnickiego tym bardziej, ale Ekstraklasa to Ekstraklasa. Już teraz nasza liga. Sławomir Peszko na prawo nogę. Peszko! Meczów za nami, na ten moment najlepsza Jagiellonia. 18 zwycięstw, 5 remisów, 7 porażek. Co waszym zdaniem było kluczowe? Co zdecydowało, że Jagiellonia jest wyżej od Legii, Lecha i Lechii? Na pewno
pierwszej fazie sezonu znakomity Konstantin Wasiliew i to jest oczywista oczywistość, bo te liczby, które osiągnął, 13 goli, 13 asyst, no to rzeczywiście przygniotły całą ligę. A od lutego, kiedy wydawało się, że ta Jagiellonia to będzie zwalniała i generalnie tak jak w wyścigu kolarskim peleton dogoni lidera, to no, świetny transfer Sheridana, no bo rzeczywiście tutaj nie ma co też specjalnie wydziwiać i kombinować, tylko trzeba postawić na tego człowieka, który przyszedł z ciepłego Cypru, przeprowadził się do zimnego Białegostoku, jak gdyby nigdy nic. Miał świetne, znaczy bardzo dobre statystyki w Omanii, bo tam było 9 goli i chyba też 7 asyst, coś mniej więcej w tym stylu. W końcu się wyglądało to bardzo przyzwoicie. No i teraz w Jagiellonii też to wygląda bardzo dobrze, zwłaszcza w tym okresie na ostatnich 3 kolejach, kiedy nie można było liczyć na Konstantina Wasiliewa. Wydawało się, że będą problemy, wyjazd do Lubina, później mecz u siebie z Krakowią i wreszcie wyjazd do Gliwic, czyli takie 3 małe miny, a 7 punktów na 9 możliwych przy golach, przy asystach tego Sheridana, który wziął na siebie i ciężar lidera, egzekutora, asystenta, czyli wszystko to, co świetnie do tej pory robił Wasiliew. Świetnie uzupełnił Jagiellonię Kilian Sheridan, Rafał, bo to jest zespół, który ma mocny szkielet. Jest dobry bramkarz, solidny duet środkowych obrońców, bardzo porządna druga linia, teraz jeszcze doszedł napastnik. Tak, ja do tych nazwisk, które wymieniliście, dorzuciłbym jeszcze Kelemena. Wspomniałeś bramkarz, ale chciałem po nazwisku, bo warto, bo to nie tylko Putnocki, nie tylko Kuciak, jest ta cała już słowacka szkoła bramkarzy, ale też jest trener Probierz, jest dobra ekipa zarządzająca, no i jest też ta białostocka młodzież, bo naprawdę wielu spodziewało się po tym, jak kontuzji doznał Wasiliew, że to się wszystko posypie, że Jagiellonia będzie biła się o pozycję 3-4 albo 5-6, a nie o mistrzostwo. Teraz trener Probierz żartuje, że on już Mistrzostwo Polski zdobył, ale ja myślę, że on stać go jeszcze i jego drużynę na to, by raz jeszcze zmobilizować się i te ostatnie 7 meczów zagrać tak, by do ostatniej kolejki ważyły się losy tytułu. Tomek, jak gdyby poszukać słabego punktu Jagiellonii, czegoś, co mogłoby być jeszcze lepsze, to wskazałbyś na prawą obronę, bo tam trener Probierz stawia na Gordona, na Burligę, ale to są takie wybory nie do końca przekonujące trenera Probierza. Często występuje tam też Rafał Grzyb. Czy z każdą kolejką coraz bardziej przekonuje mnie Gordon, bo rzeczywiście tak trochę nieśmiało do niego podchodziłem. Pierwszy mecz gdzieś tam wprowadzony, chyba to było w Gdańsku i zaraz pech chciał, że... I szybko schowany. Tak, że Jagiellonia straciła gola, później drugiego, później też miał jakiś jeden słabszy jeszcze występ, ale wydaje mi się, że powoli się odnajduje i wkomponowuje. Może nie tak błyskotliwie, nie tak znakomicie jak wspomniany Sheridan. Powiem szczerze, że nie do końca przekonuje mnie środek pomocy tutaj. Oczywiście Góralski ok, Romańczuk wydaje mi się, że jest słabszy, trochę taki onieśmielony przez Michała Probierza. Mam wrażenie, że to jest taki dość wrażliwy piłkarz, który potrzebuje dużego wsparcia. No i wydaje mi się, że taki największy zjazd notuje Rafał Grzyb. Nieprzypadkowo jest tak rzucany z pozycji na pozycję, nieprzypadkowo jest jako pierwszy zmieniany, choć jest kapitanem. I tutaj w tym środku pomocy doszukiwałbym się jakiegoś właśnie dużego pola manewru, już oczywiście nie w kontekście tego sezonu, ale w następnego, jeśli Jagiellonia ma nas reprezentować, a prawdopodobnie tak będzie w europejskich pucharach, tylko jeszcze nie wiadomo oczywiście w jaki. Zatem tutaj to jest takie brakujące ogniwo. I chyba na tym bym poprzestał, chociaż tych punktów jeszcze, te skrzydła też są takie dość chimeryczne, no ale tutaj powiedzmy, że jest zwłaszcza Frankowski młodym piłkarzem, zatem nad nim spokojnie można popracować, żeby z każdym sezonem był lepszy, a rzeczywiście ma papiery. Rafał Wasiliew po kontuzji to będzie ten sam człowiek? Czy masz wątpliwości? Myślę, że tak. Myślę, że on też czuje taką szansę, że może zdobyć Mistrzostwo Polski. Myślę, że on jest w stanie pomóc tym młodszym zawodnikom, którym czasami może zabraknąć odwagi, bo młodemu człowiekowi, jak spojrzy w tabelę, może zaświtać taka myśl, że Legia to jest firma, Lech to jest firma, więc tam pozostanie walka o trzecie miejsce z Lechią. A trener Probierz i właśnie razem z takim Wasiliewem powinni powiedzieć nie.
my możemy zdobyć to mistrzostwo i to jest nasza rola, by przygotować was mentalnie. Także rola Wasiliewa, bo on się Legii i Lecha nie przestraszy, a jego młodszym kolegom może to się zdarzyć, ale właśnie on i Probierz powinni sprawić, że Jagiellonia będzie do końca się biła i że pójdą w ogień za trenerem, za klub, także ci młodzi zawodnicy. W Białymstoku się cieszą, natomiast w Chorzowie smucą. Kwiecień daje do myślenia. 0 zwycięstw, 1 remis, 3 porażki. Odejście Waldemara Fornalika, dyrektora Mirosława Mosura. Patryk Lipski zwrócił się do Polskiego Związku Piłki Nożnej o rozwiązanie kontraktu z winy klubu. Pytanie jest następujące. Hrdliczka i niezgoda. Mają aż tak silne barki, Tomek, by dźwignąć całą tą sytuację? Pewnie pytanie też brzmi, jakim trenerem okaże się Krzysztof Warzycha, no bo tutaj też będzie pewnie klucz do ewentualnego sukcesu, do pozostania w Ekstraklasie. Czy to będzie człowiek, który jeszcze będzie w stanie tchnąć ducha, bo znów to jest taki roller coaster, że bez wątpienia tej dość ciągle krótkiej wiosny w Chorzowie, bo już na początku pierwszej kolejce, kiedy była porażka w samej końcówce z Krakowem, wydawało się, że nie, po tych 4 punktach, po tej porażce, że to już wszystko jest stracone, później trudne wyjazdy, a tutaj nagle okazało się, że zespół zaczął wygrywać, punktować, wyszedł ze strefy spadkowej, no i teraz znów zjazd w dół. Jak tutaj rzeczywiście przy takiej huśtawce nastroju zachować chłodną głowę i rzeczywiście coś dobrego zdziałać, zatem nie zazdroszczę Krzysztofowi Warzysze, tym bardziej, że jego doświadczenie trenerskie jest znikome, by nie powiedzieć praktycznie żadne, a w Polsce zerowe. No są piłkarze, na których można to opierać, tak jak powiedziałeś, no ten niezgoda, ale no szalenie trudna sytuacja. No gdybym teraz miał typować kandydata do spadku, no to bez wątpienia tę całą sytuację, jaka zaistniała w Chorzowie, to postawiłbym na ruch, no bo myślę, że ten wrzut już był tyle razy narastał, tyle razy pękał, ale nie zostało to do końca wyczyszczone, że chyba tylko spadek może tam tak na dobrą sprawę do kości to wszystko wyczyścić i żeby działo się wreszcie coś nowego i lepszego. Chciałbym powiedzieć, że niebiesko to widzę, ale niestety widzę czarno i Krzysztof Warzycha moim zdaniem też nie podoła, chociaż jest to legenda ruchu Chorzów. I rzeczywiście, jeśli ktoś mógłby po Waldemarze Fornaliku ratować ten zespół w tym sezonie, to nie jest zły pomysł, choć zgadzam się z Tomkiem, że to doświadczenie trenerskie Gucia Warzychy jest niewielkie, a fakt, że zdobywał trofea z Panathinaikosem w tej chwili rywali ruchu Chorzów w tabeli w tych ostatnich 7 kolejkach naprawdę niewiele interesuje, mogą nawet nic o nim nie wiedzieć. Ruch Chorzów, tam są liczne zaniedbania. Już od długiego czasu taka spirala złych decyzji, niedopatrzeń i sytuacja Chorzowian w tym momencie stała się bardzo trudna. Pojawiła się jakiś czas temu informacja, że Krzysztof Warzycha był już przymierzany do roli trenera przed meczem z Legią w Warszawie, meczem przełomowym dla ruchu. Wszyscy zakładali w Chorzowie, nie wiem, właściciele, ludzie odpowiedzialni za ten klub, że nie poradzi sobie w Warszawie ruch, że polegnie sromotnie. Tymczasem Waldemar Fornalik wygrał. Także ja to też postrzegam w ten sposób, że nie do końca wszystkim było po drodze z trenerem Fornalikiem. Skoro mówiło się już o zmianie trenera przed meczem z Legią. I to mnie zastanawia, jak można wątpić w, nie wiem, warsztat, moc przekonywania, umiejętności trenerskie Waldemara Fornalika. No cóż, no my rzeczywiście nie jesteśmy tam w środku. Można tylko przypuszczać, za dużo wymagał, za bardzo stawiał się, stał po stronie piłkarzy. Tak to chyba należy tłumaczyć. Jeśli był niewygodny, chociaż z drugiej strony na pewno Waldemar Fornalik zasługuje na klub, który będzie o coś walczył, gdzie będzie mógł pokazać swoje pełne umiejętności szkoleniowe, no bo ja cenię tego szkoleniowca. Oczywiście nie należy na niego patrzeć tylko przez pryzmat reprezentacji Polski, gdzie może dostał tę nominację na wyrost, gdzie trafił na taki okres przejściowy, też na pewno dla niego niewygodny. Ale w klubie, no to chciałbym go zobaczyć rzeczywiście w jakimś mocnym, poukładanym, w którym będzie on mógł sprzedać to, z czego zasłynął w ruchu Chorzów, bo przecież z tym ruchem też osiągał sukcesy, też rzeczywiście to były raz góra, raz dół, ale rzeczywiście pozycję miał ugruntowaną i ja z dużą ciekawością będę czekał na następny sezon, żeby właśnie zobaczyć Waldemara Fornalika w nowym klubie, w nowej sytuacji walczącego o wyższe cele, a nie tylko i wyłącznie o
nie chcę powiedzieć o walkę o utrzymanie, ale o taką codzienność, bo to rzeczywiście było przykre, kiedy z tego ruchu dochodziły te sygnały, że tutaj zaległości, tutaj ciągle Łukasz, coś. Tak, Łukasz udaje kontuzję, nie udaje, tutaj spływają jakieś do PZPN-u pozwy i tak dalej, no to wszystko. Miał trochę na głowie trener Fornalik. Żegnając się z ruchem Chorzów, Waldemar Fornalik wydał oświadczenie, trochę enigmatyczne, powiedział, napisał w nim, że na szczegóły trzeba jeszcze trochę poczekać, że za wcześnie, by wszystko ujawniać. Ja myślę, że nie ujawniał tych szczegółów Waldemar Fornalik nie dlatego, że się czegoś bał, tylko nie chciał pogrążać ruchu, że jeszcze chciał dać szansę swojemu następcy, by w tych 7 ostatnich meczach zdobył tyle punktów, by mógł jeszcze ruch wykaraskać z tych sportowych kłopotów, no bo Warzycha przecież z finansowych tarapatów ruchu nie wydźwignie. To nie jest rola nowego trenera. Mówi się o 3 klubach w kontekście przyszłości Waldemara Fornalika, więc Krakowia, Jagiellonia, jeśli Michał Probierz zdecyduje się spróbować czegoś nowego i namaści wtedy trenera Fornalika swoim następcą. I jest jeszcze jeden adres, czyli Nieciecza, bo tam rolę tymczasowego trenera pełni Marcin Węglewski. Macie jakieś przeczucia, ewentualnie jakieś wskazania, gdzie byłoby najlepiej dla trenera Fornalika, albo gdzie jest mu najbliżej? No Kraków, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania. No sprawdzić mógłby się przede wszystkim w Białymstoku, jeśli rzeczywiście te plotki o tym, że Michał Probierz zrezygnuje, sprawdziłyby się, no bo tam od razu miałby europejskie puchary i klub, który nie będzie walczył o utrzymanie, tak to możemy... Coś innego. Chyba, tak, w ten sposób możemy spekulować i prognozować. Chociaż jak patrzymy na Piasta Gliwice, to wcale to nie jest takie powiedziane, że jeżeli walczysz o najwyższe trofea, to znaczy, że w następnym sezonie na pewno nie będziesz się bił o utrzymanie. No najczęściej o tym nowym adresie pracy, jako nowy adres pracy Fornalika wymienia się jednak Nieciecze, ale być może właśnie dlatego, że mamy tam tymczasowego trenera, być może trener Fornalik przymierza się do innej pracy. To tak, twoje też przeczucie? Wydaje się, że Nieciecza to jest ten kierunek najbardziej racjonalny. Chociaż nie wątpiłem się, że Waldemar Fornalik pasowałby do Krakowi, bo Krakowia to jest taki klub, który zdecydowanie stawia na młodych piłkarzy, który jeśli dokonuje transferu, to właśnie w tym kierunku, kiedy jest zawodnik 20-21-letni, perspektywiczny i rzeczywiście Waldemar Fornalik pokazał w ruchu Chorzów, że takich potrafi dowartościować, podnieść ich jakość i w Krakowi też by się sprawdziłby się w każdym klubie. No myślę, że z takim bagażem doświadczeń i to jest trener, który po prostu może przebierać w ofertach i tutaj on na pewno nie ma jakiegoś dużego zmartwienia. Zmartwienie to mają Chorzowie. Dobrze panowie, czas na 3 pojęcia w pewnym sensie oddające wydarzenia weekendu. Zaczniemy od pochwał. Mecz kolejki. I pomyślałem sobie tutaj, że rywali jest 2, a właściwie 2 miasta. Szczecin i mecz, który Rafał miałeś przyjemność komentować w Multilidze. Czy dobrze kombinuję? Kombinujesz nieźle. Też myślałem o spotkaniu Górnika Łęczna z Wisłą Kraków, ale zrezygnowałem z tego, ponieważ w kontekście tego meczu chciałem wybrać inne wydarzenie, gdzie trzeba będzie komuś pogrozić palcem, żeby na drugi raz tak już nie grał, żeby na coś uważał. Mnie najwięcej emocji przyniosły obrazki, które oglądaliśmy w Lidze Plus Ekstra, w Multilidze, bo się ona tak teraz, ten program tak się nazywał, już pomeczowe, nie same mecze. W tych meczach owszem były emocje, ale najwięcej emocji, największe wrażenie zrobiły na mnie te obrazki, kiedy piłkarze zaglądali zaraz po meczach do telefonów, do tabletów i sprawdzali ligową tabelę. Jesteśmy w 8, czy nie jesteśmy w 8? To, co robili piłkarze Zagłębia Lubin, Wisły Płock, Korony Kielce, to na mnie zrobiło największe wrażenie. No, nie oglądamy na co dzień takich obrazków i mnie to najbardziej się podobało. Tomek, twój mecz kolejki, 30. kolejki? To będąc w Gliwicach, tak na dobrą sprawę, to tylko po łebkach mogłem śledzić inne wydarzenia, ale wydaje mi się, że Pogoń Lechia, no to był taki mecz, w którym i trochę się działo i był też rzeczywiście jakieś zmienne w pewnym momencie nastroje. No ja cieszę się ze względu na strzelców goli akurat dla Pogoni, bo myślę, że Adam Frączak to jest taki zawodnik, którego można śmiało ustawić w czołówce, jeśli chodzi o
no użyję takiego słowa odkrycia, no bo on właściwie zaczął grać regularnie na tej pozycji, na której tak świetnie się spisuje od... Skrzydłowy, który stał się napastnikiem, tak jak od meczu z Legią. Od meczu z Legią, to był drugi mecz Jacka Magiery, tam dwa gole, no i poszło. Trener Kazimierz Moskal, trochę zmęczony chimerycznością i Zwolińskiego i niedowierzający możliwości Japończyka Kitano, zdecydował na stałe przesunąć Frączaka do linii napadu. No i kto by pomyślał, nie wiem, gdzieś w październiku, że Frączak będzie jednym z kandydatów do Króla Strzelców. No, a w tej chwili takie są realia. No i druga sprawa, to były takie naciski od dolne, odgórne na trenera Pogoni, żeby postawił na tych młodych. On mówi, że nie, jeszcze nie pora, tutaj jeszcze mają czas, Listkowski, Kort, ja w nich wierzę. No i wreszcie, kiedy przyszło co do czego, kiedy ta presja zaczęła rosnąć, odważył się. No i Kort, dwa mecze, z trochę z odrobiną szczęścia w Chorzowie. No i teraz już dzięki tylko sobie strzelił trzy gole, no i można powiedzieć, że Pogoń także znalazła się w tej grupie mistrzowskiej dzięki niemu. Dużo do zaoferowania ma Pogoń w ofensywie, bo Kort, Listkowski to są te nowe postaci, które teraz grają regularnie. Do skrzydłowych już zdążyliśmy się przyzwyczaić. Adam Frączak jest regularny i to jest zespół, który strzela najwięcej goli głową w naszej ekstraklasie. Także też imponuje. Późno zabrali się za to wygrywanie, dlatego ta pozycja nie jest być może zgodna z oczekiwaniami fanów portowców, ale niewątpliwie to jest zespół, który może sporo namieszać w grupie mistrzowskiej. Oby, bo w końcu niech namiesza, bo do tej pory, kiedy Pogoń grała w grupie mistrzowskiej, to była dostarczycielem punktów. Tak było. Gdyby tak policzyć te wszystkie punkty zebrane w grupie mistrzowskiej, to starczyłoby nam palców jednej ręki. A teraz rzeczywiście jest potencjał, zwłaszcza u siebie, bo Pogoń to też jest taki zespół, który u siebie prezentuje inne oblicze, a na wyjeździe, jeśli wygrywa, to przy dużym szczęściu, jak to było w Chorzowie, kiedy w samej końcówce główka Frączczaka dała takie długo oczekiwane zwycięstwo. A ten Pogoń u siebie na pewno będzie groźna dla każdego, co do tego nie ma wątpliwości. A teraz wyróżnienie w kategorii Pan Piłkarz. I ciebie, Tomku, chciałem zapytać o mecz w Gliwicach. Piast grał z Jagiellonią. Widziałem obszerne fragmenty tego spotkania i miałem wrażenie, że Michał Masłowski przypominał chłopaka z Bydgoszczy. Z Zawiszy. Wrażenie, ponieważ rzeczywiście znalazł się w tych sytuacjach, w których najbardziej pachniało golem dla Piasta. To niewątpliwie, bo miał i sytuację sam na sam z Kelemenem i później ten strzał w samej końcówce świetny. Poprzeczkę, kiedy zabrakło odrobiny szczęścia, odrobiny precyzji. Ale to jest taki zawodnik jednak denerwujący troszkę i taką swoją nonszalancją i taką grą pod siebie. Myśli bardziej o sobie niż o drużynie, też wyłączający się z gry. Zatem widać, że w nim jest potencjał, tylko że ten potencjał jest ujawniany za rzadko, że ma w meczu stanowczo za dużo przestojów. No, cały czas jakiś jest taki... autystyczno-introwertyczne, no to, jeśli chodzi o swoje granie. Naprawdę ciężko do niego znaleźć klucz i ciężko go jakoś tak otworzyć na to, żeby tej drużynie, a ma możliwości, dawał więcej. To kto z nagrodą, pan piłkarz, za 30. kolejkę? Dawid Kort za ten dublet w Szczecinie? Na plus? Tak. Wyróżnienie jednostki za 30. kolejkę w tak, na pewno. No i myślę, że będę się trzymał tego Sheridana, że to był gol na wagę utrzymania fotela lidera. On daje gole i też potrafi dograć piłkę. Tak, to nie tak, każdy napastnik to ma. To jest rzeczywiście taka dziewiątka, co do której w naszych warunkach, w naszej ekstraklasie nie ma się do czego przyczepić. Taktycznie poukładany. Robi wszystko to, co Michał Probierz od niego oczekuje, a nawet wyprzedza myśli szkoleniowca. Wie, kiedy przytrzymać piłkę, kiedy podać, kiedy znaleźć się w sytuacji podbramkowej. No naprawdę napastnik wydaje się kompletny, mimo że trudno wskazać, żeby w czymś był wybitny, czy nawet bardzo dobry. Ale we wszystkim jest to solidne, takie brytyjskie rzemiosło i to w zupełności wystarcza. Panie Rafale, a kogo pan odnalazł w tej 30. kolejce? Tak, zaczęliśmy od Dawida Nowaka. Uważam, że to jest bardzo poważny kandydat, bo moim zdaniem w ten weekend strzelił najważniejszego gola w całej kolejce, ale dołożyłbym do tego konkursu jeszcze Grzegorza Bonina za najładniejszą bramkę i to w meczu, który już ty pochwaliłeś i ja mimo wszystko poprę ciebie, że jednak to spotkanie Górnika Łęczna z Wisłą było najciekawsze, nie tylko ze względu na liczbę goli, ale na taką determinację i pasję, z jaką grała drużyna Franciszka Smudy, a zaawansowany wiekowo Grzegorz Bonin wraz z Bartoszem Piączką, no zdemolowali defensywę Wisły Kraków i wierzę, że Łęczna
utrzyma się w Ekstraklasie. Ostatnia kwestia, czyli... Do zapomnienia. Czyli wbijamy szpilę. No to wbiję w szpilę też w spotkaniu Wisła-Kraków-Górnik Łęczna, dlatego tak bardzo broniłem się przed wyróżnianiem tego spotkania, bo chciałbym skrytykować krakowską Wisłę za styl, jaki zaprezentowała w spotkaniu, które odbyło się w Lublinie. Ja doskonale zdaję sobie sprawę, jakie cele postawiono przed nowym trenerem Kiko Ramirezem, że drużyna, która zajmowała 10. miejsce, a przecież przez pewną część sezonu, nawet ostatnie w lidze, chciała awansować za wszelką cenę do 8, ale jak już ten awans zdobyła, no to nie powinna się tym zadowalać. To jest Wisła Kraków, to jest Biała Gwiazda, to są wielkie tradycje. Tymczasem w meczu z Łęczną krakowianie nie zaprezentowali nic, co mogłoby świadczyć o tym, że oni chcą jeszcze narozrabiać w tej górnej połówce tabeli. Przed chwilą rozmawialiśmy o Pogoni Szczecin, która może namieszać i mnie się wydawało do soboty, że Wisła może zrobić to także, ale w takim stylu, z taką formą na pewno nie. Nie wiem, czy to jest kwestia mobilizacji, czy mentalności piłkarzy, którzy uznali, że skoro zrealizowaliśmy cel nadrzędny, no to już o nic więcej nie będziemy walczyć, ale przydałby się psycholog, albo pan trener, albo jeszcze jakiś pani prezes, która by weszła do szatni i powiedziała: panowie, no zaraz, 5. miejsce, bardzo fajnie, cieszę się, ale to jeszcze nie jest koniec sezonu i tutaj można jeszcze ugrać dużo, dużo więcej, a wy taką postawą, no... przynosicie wstyd klubowi, bo tak grać nie można. Nie oczarował cię Semir Stilić w żaden sposób? Ani Semir Stilić, ani Paul Lyong, który zawalił dwie bramki, to w taki sposób no, koszmarny. Najpierw podał piłkę Bartoszowi Śpiączce, a ten strzelił gola, a potem dał się obtańcować Grzegorzowi Boninowi. Padł kolejny gol dla Łęcznej. Oczywiście nie chcę tutaj robić z Hiszpana kozła ofiarnego, ale no ma... taką asystę drugiego stopnia przy aż dwóch golach dla Górnika Łęczna. Tomek, co było in minus w miniony weekend? No dla mnie Zagłębie Lubin. Nawet nie chodzi tylko o ostatni weekend, ostatnią sobotę, ale generalnie tę wiosnę. Ostatnie trzy mecze, tak sobie pamiętam, byłem w Lubinie na meczu Zagłębie Jagiellonia, później jeszcze dwa spotkania i mówiło się, że w tych trzech meczach wystarczy zdobyć trzy punkty, by spokojnie znaleźć się w ósemce. Zagłębie zdobyło jeden. No i wygląda to rzeczywiście fatalnie. Ja też pamiętam Zagłębie wakacyjne. To nie była wakacyjna forma, bo to były i puchary, i później też znakomity start w Ekstraklasie po 5 kolejkach. Wyglądało to wszystko znakomicie, nawet wydawało się, że Zagłębie będzie tutaj na miejscu Jagiellonii, tak, obecnie. A z czasem okazało się, że ci, którzy przyszli, okazali się dużo gorsi niż ci, którzy odeszli. No, niewątpliwie niepowetowaną stratą Maciej Dąbrowski, co pokazuje teraz w Legii. No i ogromnym zawodem jest Martin Neszpor, bo tak jak narzekano w Lubinie na Papadopoulosa, że nie strzela, to kiedy tak spojrzymy na liczbę Papadopoulosa z poprzedniego sezonu, zwłaszcza tego sezonu zasadniczego, to było 8 goli, 7 chyba goli. Natomiast Neszpor no nic nie dał. No, wydaje mi się, że tam też w Lubinie dużo mówi się o pracy z młodzieżą, o tym, jak świetnie funkcjonuje akademia i tak dalej, ale na razie nie znajduje to żadnego przełożenia na pierwszy zespół. Tam ja dostrzegam jakąś stagnację i jakiś taki brak dopływu świeżej krwi, która rzeczywiście coś by dawała i pchała ten zespół do przodu. A co z Adamem Buksą? Bo tak, to jest chłopak, który przychodził, trener Stokowiec obiecywał mu szansę i te szanse rzeczywiście Buksa dostał. Zapamiętaliśmy go z meczu towarzyskiego, choćby Juventus, Lechia, tak. Piękny gol po pięknej akcji i wydawało się, że to jest dobre miejsce dla niego, żeby tam ruszył. Natomiast no, progresu nie widać. Ja mam problem, powiem szczerze, z dwoma zawodnikami tej młodszej generacji. Pierwszy to jest ten Buksa i obaj wiążą się po części z Lechią. Drugi to jest Adam Ćwikała, o którym też mówi się od wielu lat, że to jest wielki talent, który tam dostawał szansę w młodym wieku, a z klubu do klubu przechodzi i nie potrafi sobie walczyć miejsce w podstawowym składzie. Podobnie jest z Buksą. I kiedyś też takim piłkarzem, już teraz zapomnianym, był Kamil Poźniak. Też pamiętam po meczu w Warszawie z Legią, już był krzyknięty, kiedy tutaj zespół wygrał z Bełchatowa 2-0. O, świetny rozgrywający, spokój, przegląd pola i tak dalej, a to się wszystko rozmyło. No i mam nadzieję, że
że tym samym tropem nie pójdzie właśnie ta dwójka ciągle młodych piłkarzy, ale czas ucieka i myślę, że i Buksa, i Dźwigała no i są w tym wieku, że spokojnie w takich zespołach jak Zagłębie Lubin czy Górnik Łęczna to powinni grać i to nie jak ogony, tylko coś znaczyć. Panie Rafale? Wrócił Adam Dźwigała do podstawowego składu Górnika Łęczna, nawet był bliski strzelenia bramki. Wprawdzie obrońca w zakresie obowiązków ma przede wszystkim bronienie dostępu do własnej bramki. Tutaj czystego kąta Łęczna nie zachowała, ale może to jest ten pierwszy kroczek do wychodzenia z cienia innych i do przypomnienia o sobie. Nazwisko Dźwigała znane w polskim futbolu. Ojciec cały czas próbuje z lepszym lub z gorszym skutkiem walczyć w trenerce. Może młody da radę i dostanie kolejne szanse od trenera Smudy. Górnicy z Łęcznej odzyskali skuteczność, 11 strzelonych w 4 ostatnich meczach. No to jest coś, na czym można oprzeć myśli o pozostaniu w Ekstraklasie. Próbowaliśmy się dodzwonić do Jacka Kiełba, do Franciszka Smudy. Jacek Kiełb na razie nieobecny, natomiast cały czas walczymy o trenera Franciszka Smudę, trenera, który zaczął dość nieskutecznie, czyli dwa pierwsze mecze 0-5, ale później wszystko się ruszyło i dziś wygląda to bardzo obiecująco. Mówiliśmy o Dawidzie Nowaku na początku naszej audycji. To jest piłkarz, którego kiedyś powoływał do reprezentacji trener Franciszek Smuda i właśnie z nim za chwilę porozmawiamy. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, 11 strzelonych goli w 4 ostatnich meczach. Często trenerzy mówią po meczu o braku skuteczności. Jak się domyślam, pan nie narzeka na swoich strzelców. Nie no, jeżeli w każdym meczu strzelamy po 2 czy więcej bramek, no to jest to obiecujące. Bartosz Śpiączka zawsze dużo biegał i walczył. Teraz też strzela gole. A Rekonyszko na Bartka nakrzyczał, panie trenerze, czy są jakieś inne powody tej przemiany? Nie. Ja do niego nie mam pretensji. On się stara, on na treningach pracuje wyśmienicie i po każdym treningu stara się z bramkarzem wykonywać pewne ćwiczenia, jakie on ma, bo on przede wszystkim na każdym spotkaniu jest co najmniej raz albo dwa razy sam na sam z bramkarzem. Dochodzi do sytuacji, a to jak dobrze wiemy w przypadku napastnika jest bardzo istotne. Panie trenerze, poprowadził pan do tej pory Górnik w 11 meczach. Który najbardziej się panu podobał? Nie wiem, Poznań z Lechem, a może teraz Wisła? Ja wiem, no może w Poznaniu było spotkanie lepsze, ale nie padały żadne bramki, więc to spotkanie z Wisłą było lepsze, bo jeszcze przed własną publicznością. Ale w Poznaniu rzeczywiście rozegraliśmy dobre spotkanie, również poza momentami złej gry w Gdyni było dobre spotkanie. Mm-hmm. Panie trenerze, a proszę jeszcze powiedzieć, kto w Ekstraklasie najbardziej pana przekonuje w rywalizacji o mistrzostwo? Ja sądzę, że to będzie rozegrane między Legią, Jagiellonią, Lechem i Lechią. A zgadza się pan z trenerem Probierzem, że Lechia ma najmocniejszą kadrę? A oczywiście, tak jest. Lechia ma rzeczywiście kadrę na miarę Ligi Mistrzów, można tak powiedzieć. Franciszek Smuda był z nami. Dziękuję trenerze za poświęcony czas. Proszę bardzo. Radio Kanał. Zamykamy temat Ekstraklasy, a kolejne minuty poświęcimy Wyspom Brytyjskim. Radio Kanał. Fatalna kontuzja Zlatana, najtrudniejsza decyzja w karierze Johna Terry'ego i rywalizacja Chelsea-Tottenham. O tym już za chwilę, jej wysokość Premier League.
Zlatan Ibrahimović w wieku 35 lat nabawił się fatalnej kontuzji, zerwane więzadła. Manchester United obiecuje pełne wsparcie medyczne. Ocenia się, że ta rehabilitacja potrwa 9 miesięcy, czyli wróci mniej więcej w styczniu, Rafał. To jest gorący czas w Premier League, gdzie trzeba zasuwać, aż dym idzie z uszu. Twoim zdaniem wróci na ten najwyższy poziom Zlatan? Ja myślę, że postawi sobie za punkt honoru, by wrócić na boisko, by jeszcze strzelać bramki. Musimy pamiętać, że Zlatanowi kończy się latem kontrakt z Manchesterem United i on sam nie podjął jeszcze decyzji, gdzie chce występować w kolejnym sezonie, bo to, że chce grać w piłkę, to postanowił. No i w tej sytuacji, w jakiej się w tej chwili znalazł, myślę, że Manchester United jako klub poważny postawi sprawę jasno i będzie chciał przedłużyć z nim kontrakt. No tyle, że to wszystko w rękach Zlatana. No i rzeczywiście można powiedzieć, że wczoraj Manchester United poraził sobie bez Zlatana, nawet grał bez niego dobrze, na trudnym, gorącym terenie, mimo że na boisku Beniaminka, ale Beniaminka, którego Turf Moor jest taką twierdzą, bo naprawdę ciężko tam zdobywać punkty. Przekonała się o tym nie tak dawno Chelsea, która tam zremisowała, ale bez Zlatana można grać dobrze, bo wtedy ta odpowiedzialność spada na większą liczbę zawodników, a no nie musimy nikogo przekonywać do tego, że w United tych zawodników na wskroś ofensywnych i uzdolnionych jednocześnie jest wielu, a gdy Zlatan był na boisku, no to można było często odnieść takie wrażenie, że cała pozostała dziesiątka szuka na boisku byłego reprezentanta Szwecji, by koniecznie oddać mu piłkę, żeby to właśnie Ibrahimović strzelił bramkę. Okazało się, że można bez niego zdobywać gole, można wygrywać mecze bez Zlatana. No nie zmienia to jednak faktu, że będzie ciężko w końcówce sezonu bez byłego reprezentanta Szwecji, Czerwonym Diabłem. Tomek, mi tutaj taka analogia się nasuwa w przypadku Zlatana. Giuseppe Rossi, jeśli dobrze liczę, 3 razy. Zerwał więzadła, za każdym razem wracał, ale on jest młodszy niż Zlatan. Zlatan ma 35 lat. Ty wierzysz jeszcze w to, że go zobaczymy w tych dużych meczach? Oczywiście, że tak. No tutaj nie mówimy o zwykłym piłkarzu, tylko o nadczłowieku. O Tytanie. Ja myślę, że za jakiś czas, nawet nie 9 miesięcy, tak Zlatanowi daje 7. Bo myślę, że on idzie inną drogą. On da radę i to... Tak, nadludzie mają to do siebie, że kolejna rzecz, którą dołączymy do tych... Pijawki Zlatan przyjdą faktów, do niego. Tak, że jak Zlatan przychodzi do ciebie do domu, to ty jesteś jego gościem. Tak samo tutaj nie kontuzja wyłączyła Zlatana, tylko Zlatan włączył kontuzję, tak? Mniej więcej na tej zasadzie. Nie, no Zlatan to jest taki gość, który spokojnie sobie da radę i rzeczywiście no, nie pozwoli, żeby coś tak banalnego jak kontuzja zakończyła jego karierę. On musi sam zdecydować o tym, kiedy, gdzie i tak dalej. No może najbardziej zadowolony w tym momencie to jest nie sam Zlatan, tylko Mino Raiola, bo nie zarobi kolejnej prowizji, bo gdzieś tam mówiło się, jeśli nie Manchester, to jeszcze inny klub gdzieś po zakończeniu tego sezonu. No i siłą rzeczy będzie musiał zostać tu, gdzie jest. Zatem menadżer już nic na to nie poradzi. Ja wierzę, że jeszcze w tym roku, w 2017, Zlatana zobaczymy na boisku. No to będzie ciekawie. Rafał, kibice United mogą spać spokojnie. Rashford, Martial, odkurzony Rooney, wystarczy? Właśnie. To jest pytanie, czy wystarczy na dwa fronty, bo tutaj dwie sroki za ogon chce złapać Manchester United, chce wygrać Ligę Europy, no i po tym zwycięstwie nad Burnley, po porażce Liverpoolu z Crystal Palace, przed derbami z City pojawiła się realna szansa zakończenia także rozgrywek ligowych w top 4, a więc można z dwóch stron atakować przyszłosezonową Ligę Mistrzów. Myślę jednak, że łatwiej będzie zrobić to przez te europejskie tak, podwórko. I tak mówi Mourinho, że łatwiej będzie wygrać Ligę Europy. Tak, tak, chociaż ani na pewno Vigo nie oddadzą tutaj pola za darmo, a potem finał w Solnie też nie musi być jakimś łatwym spacerkiem, bo Ajax i Lyon to także rywale z górnej półki. Manchester United to oczywiście wielka firma, może największa z tych czterech, chociaż no przecież Ajax ma jeszcze większe osiągnięcia w Europie, no ale biorąc pod uwagę możliwości finansowe, no to jednak tutaj United i wydaje się faworytem w tej czwórce, no ale wiemy, że wielu takich faworytów poległo już i w Lidze Mistrzów, i w Lidze Europy także. Z Manchesteru przenosimy się do Londynu. Zlatanowi życzymy zdrowia. 35-letni Zlatan i 36-letni John Terry. Podczas meczów na Stamford Bridge widać taki transparent, Drogba, legenda. To kim jest John Terry?
jest taką samą legendą, nawet jeśli zmieni klub na angielski, czego John Terry w styczniu się obawiał, bo miał już kilka ofert przeprowadzki w tym sezonie, ale nie skorzystał. Myślę, że musi pamiętać o tym John Terry, że Frank Lampard przeniósł się do Manchesteru City i potem strzelał gole nawet Chelsea i w dalszym ciągu jest legendą klubu ze Stamford Bridge i bardzo szanują go wszyscy kibice. Ale tak, to będzie klub bijący się o czołowe lokaty, jeśli Terry zostanie w Anglii? Myślę, że też będzie kilka, miał ofert do wyboru John Terry. Nie wiadomo, czy będzie chciał zostać w Londynie, czy jeżeli najbliżej, no to mógłby przenieść się do Southampton, czy do Bournemouth, bo to niedaleko stolicy. Nie wiemy dokładnie, jakie Terry ma plany. Wiele wskazuje na to, że wciąż chciałby grać w Anglii, nie w żadnym Dubaju, w żadnym Katarze, nie w Stanach Zjednoczonych, tylko właśnie w angielskiej Premier League. No od września nie ma miejsca w podstawowym składzie w ligowym spotkaniu Chelsea, więc wiadomo, że opuści londyński klub. Trudno mi tu w tej chwili spekulować, podpowiadają mu i Stoke, i West Bromwich, ale myślę, że jest jeszcze czas na podjęcie decyzji. No w każdym razie po 22 latach gry w Chelsea, no nie przystoi zawodnikowi, tak on uznał, siedzieć na ławce rezerwowych, chociaż widziałem dzisiaj takie zdjęcia w angielskiej prasie po meczu wygranym w półfinale Pucharu Anglii z Tottenhamem, jak ściskał się John Terry z Antonio Conte, więc tutaj nie ma nic, nie ma jakiegoś konfliktu z menedżerem. Po prostu ci, którzy grają w tej chwili w Chelsea w obronie, są od niego młodsi, no i są lepsi, ale to nie żaden wstyd, bo tak jak wspomniałeś, John Terry ma 36 lat i trudno, żeby nie miał godnych rywali do miejsca w składzie wśród młodszych w tak silnym klubie jak Chelsea. Terry legendą Chelsea, Francesco Totti legendą Romy. Terry po 22 latach powiedział dość, ja jeszcze chcę tych minut poszukać. On tobie, Tomek, zaimponował, bo Totti, mimo że minut dostawał mało, to nie zmienił klubu. Nie imponował, myślę, że z dużym szacunkiem każdy kibic patrzy na te, jak to Włosi mówią, bandiere, czyli piłkarze, którzy właściwie całą karierę związali z jednym klubem, tak jak Maldini, Baresi w Milanie, Totti z Romą, Del Piero z Juventusem, Terry, Lampard, Gerrard w Anglii. Adams. I jeszcze pewnie można byłoby wymienić, ale no trudne życie mają ci weterani z Antonio Conte, bo on przychodzi do klubu, rozdaje wszystkim siekiery, idzie na wyręb lasu. Kto nie nadąża, kto nie wykonuje 100% normy, no ten zostaje w tyle, ten siada na ławkę rezerwowych. Podobna sytuacja w Juventusie, kiedy przejął zespół Antonio Conte, była z Alessandro Del Piero i też oczywiście kibice wywieszali transparenty, solidaryzowali się ze swoim idolem, ale Conte broniły wyniki i to, jaki sobie postawił cel. No i podobnie jest w Chelsea. Oczywiście można mieć sympatię do Terry'ego i też nie było tam konfliktu otwartego w Juventusie wtedy między Conte a Del Piero, bo piłkarz wiedział, na co może sobie pozwolić, że już za tym, co chce trener, już nie nadąża. I z Terrym jest podobnie. Taki jest Antonio Conte, ma swój cel, no i muszą być jakieś takie ofiary, no i tak, tą ofiarą właśnie jest John Terry, a to, co zrobił, to rzeczywiście już pozostanie w annałach na wieki. Trochę jest tej gablocie. Tak, o ile pamiętam, to Terry stracił miejsce w składzie ze względu na kontuzję. No i to się zbiegło ze zmianą systemu gry proponowaną przez Antonio Conte. Wtedy zaczął grać włoski menedżer i jego Chelsea trzema zawodnikami w obronie. No a potem Azpilicueta, David Luiz i Cahill grali tak dobrze, że seryjnie wygrywali mecze. No i Terry nawet nie miał szans wygłosić jakieś zarzuty wobec menedżera, no bo nie miał argumentów, skoro drużyna wygrywa i gra tak dobrze, wszyscy ją jak jeden mąż chwalą, no to Terry musiał pokornie usiąść na ławce. I powiedział też Antonio Conte, że szansa dla Terry'ego to tylko kontuzja Davida Luiza, natomiast ta dwójka pozostała, on ma tutaj innych zmienników, nie jest wśród nich Terry. Trochę wygrał John Terry, 4 razy Premier League, 5 razy Puchar Anglii, 3 razy Puchar Ligi Angielskiej, Ligę Mistrzów i Ligę Europy, a tymczasem trwa rywalizacja Chelsea-Tottenham. 4 punkty przewagi Chelsea i 6 meczów do końca. Eksperci angielscy mówią, że Tottenham musi wygrać wszystko, czyli 6-6. Spojrzałem, panowie, na rozkład jazdy Tottenhamu. Piekielnie trudne mecze, wyjazdy. Crystal Palace, West Ham United, Leicester, Hull, u siebie Arsenal i Manchester United. Teraz Chelsea, u siebie Southampton, Middlesbrough, Watford, Sunderland, wyjazd Everton, czyli jeden trudny mecz i jeszcze West Bromwich Albion. To jest możliwe, Rafał, żeby
Tottenham cieszył się z mistrzostwa? Oba zespoły zagrały razem w półfinale Pucharu Anglii i Chelsea udowodniła, że na tę chwilę jest zespołem lepszym i w bezpośredniej konfrontacji, i tabela też na to wskazuje. Oczywiście, że jest to możliwe, bo Chelsea już roztrwoniła sporą liczbę punktów. Ta przewaga przecież sięgała 10 oczek nad resztą stawki, nad tą grupą pościgową, ale oczywiście jest to możliwe. Naprawdę mecze teraz odbywają się bardzo często. Praktycznie co drugi dzień będziemy teraz grali do zakończenia sezonu, bo jest sporo zaległości do odrobienia. No ale Chelsea naprawdę jest bardzo mocna. Wystarczy przyjrzeć się ławce rezerwowych The Blues z ostatniego spotkania pucharowego. Przecież siedzieli na niej Costa, Fabregas, Hazard, Zuma, Terry, Begovic, a więc no, zawodnicy, którzy w każdym innym zespole mieliby miejsce w podstawowym składzie, a więc nie dość, że ta Chelsea jest mocna, gra równo, to jeszcze nie trapią tego zespołu kontuzje. Tomek, zgadzasz się, że Tottenham gra najładniejszą piłkę w Anglii? Estetyka, siła fizyczna, skuteczność, Pochettino to wszystko połączył. Tak, zgadzam się, ale też pamiętam, kiedyś czytałem książkę dziennikarza, chyba też teraz blogera, no i przede wszystkim kibica Tottenhamu, Michała Okońskiego, Futbol jest okrutny. I mniej więcej taki wniosek z tej książki płynął, że urok Tottenhamu polega na tym, że jeśli coś ma się udać, to na pewno się nie uda. I gdzieś tam też podawał taki fakt, że jedna z firm farmaceutycznych przeprowadziła kilka lat temu takie badania, że największy odsetek wśród kibiców angielskich, jeśli chodzi o zawał serca, właśnie dotyczy kibiców Tottenhamu, i nawet kiedyś opłacali bezpłatne badania kardiologiczne właśnie dla kibiców Tottenhamu, że 2012 rok, chociaż podam taki przykład, to się łączy z Chelsea i z Tottenhamem. Tottenham wtedy zajął wreszcie czwarte miejsce. Wydawało się, że Liga Mistrzów przez eliminację to już jest na wyciągnięcie ręki. Ale co się stało? Chelsea, która gdzieś tam była z tyłu, zdobyła Ligę Mistrzów i wypchnęła, zabrała to miejsce w eliminacjach Tottenhamowi. No i właśnie to jest ten cały Tottenham, że zawsze jest jakaś przeszkoda nie do przeskoczenia, i wydaje mi się, że w tym sezonie, mimo naprawdę całej sympatii za to, co zrobi Pochettino, za to, jak strzela Keane, jak gra cały zespół, to ten, co wyprawia ten Ali Dali, to jednak Chelsea to jest maszyna. Tak, to jest coś, z czym Tottenham sobie nie poradzi. Na potwierdzenie tych słów Tomka dodam tylko, że to był siódmy z rzędu przegrany półfinał Pucharu Anglii przez Tottenham, a więc gra drużyna dobrze i na jakimś etapie wszystko się kończy. Wembley, przecież Tottenham na Wembley, na którym prawdopodobnie będzie grał cały przyszły sezon, to jest wyjątkowo nieszczęśliwy stadion dla kogutów. Oni tam na ostatnich 9 meczów Pucharów Krajowych czy w Lidze Mistrzów wygrali tylko jedno spotkanie, a przecież ten zespół w tym sezonie kojarzy nam się przede wszystkim ze zwycięstwami. No ale jest jeden stadion, gdzie przegrywają. Jest też jeden zawodnik, który strzela bramek dużo, ale nie bardzo dużo. Nazywa się Eden Hazard. Komu najwięcej strzelił goli? Tottenhamowi. Jak wychodzi naprzeciw niego drużyna kogutów, no to on strzela do nich jak do kaczek. Nawet jeśli Tottenham nie wygra Mistrzostwa Anglii, to fani tego klubu są dumni z piłkarzy młodego pokolenia. 5 graczy Tottenhamu w ostatnich 6 sezonach otrzymało taką nagrodę. Wybierają piłkarze: Walker, Bale, Kane i dwukrotnie Dele Alli. Także tam widać, tak, że wiedzą, właśnie, jak pracować z młodzieżą. A Pochettino tą młodzież promuje. Harry Winks, Kane to jest też piłkarz, który urósł. Przecież on był na początku zmiennikiem Adebayora i Soldado. Potem stał się jedynką, jeśli chodzi o napastnika. Teraz Winks dostawał szansę w Lidze Mistrzów. Dele Alli pięknie rozkwita. Także to jest dobry... Mi się wydaje, że to jest dobry kierunek. Tak, właśnie wczoraj ogłoszono te indywidualne nagrody w piłce angielskiej. Za najlepszego zawodnika młodego pokolenia uznano Delego Alego z Tottenhamu po raz drugi z rzędu, tak jak wspomniałeś. No i wreszcie doczekał się takiego wyróżnienia konkretnego N'Golo Kante, wybrany najlepszym piłkarzem Premier League w tym sezonie. Ciekawe, mówią, że on gra za dwóch i to ciekaw jestem, ilu z nich przyjedzie na młodzieżowe mistrzostwa Europy. Oby wszyscy. Ja myślę, że niewielu, że menedżerowie i kluby zrobią wszystko, by takich ludzi jak Rashford,
Jano Deli Alli to nawet nie ma najmniejszych szans, chociaż kwalifikuje się ze względu na wiek, na udział, ale tam ani Pochettino, ani FA nie przyjdzie do głowy, by cofać tego zawodnika z dorosłej reprezentacji do młodzieżowej. No i myślę, że po kontuzji Zlatana i po tych dobrych występach Rashforda w lidze, no i już wiadomo, że kolejne dwa mecze zagra w Lidze Europy, a może jeszcze trzy, że Rashforda no niestety też nie zobaczymy podczas Euro w Polsce. Zamykamy temat Premier League. Kolejne minuty poświęcimy europejskiej elicie. Najwyższy czas na Ligę Mistrzów. Czterech graczy bije się o Cardiff. Właśnie o nich już za chwilę. Real Atletico i Monaco Juventus. Tak to zestawił Ian Rush, słynny Walijczyk. Ktoś może być, panowie, zadowolony z wyników losowania? Zestawił, to może jest kluczowe słowo w świetle tego, co tam starał się pokazać media hiszpańskie. Ian Rush były zawodnik Juventusu, co też ma tutaj swoje znaczenie. To niewątpliwie każdy podskórnie chciał wylosować to Monaco, ale na ile oczywiście takie prognozy okażą się słuszne, no to dowiemy się oczywiście po tych półfinałach. No Monaco jest no taką szalenie niebezpiecznym zespołem. No to jest, kiedy spojrzymy na liczby, kiedy spojrzymy na tabelę, no to jest znak równości między Barceloną. Liczba strzelonych goli ponad 90, to wygląda znakomicie, ta ofensywa. No ale skoro Juventus poradził sobie z Barceloną i Messim, znakomitym Messim, bo rzeczywiście na ten dwumecz z Barceloną myślę, trzeba Juventusu spojrzeć w kontekście... Tak, widzimy, że to nie był dołek Messiego. El Clasico, tak, że Messi to akurat to w tej chwili jest top forma. I udało się mimo wszystko Juventusowi tego Messiego zatrzymać. To i z Monaco teoretycznie też powinien sobie dać radę. Z Mbappé to w końcu ciągle nie Messi, chociaż też się zaczyna na M i też strzela bardzo, bardzo regularnie. Najbardziej bramkostrzelna ekipa w Europie. To nie ma wątpliwości, że Juventus będzie faworytem, ale nie będzie tak łatwo, jak może się wydawało jeszcze jakiś czas temu, już nawet po tym dwumeczu z Manchesterem City, no to już ten półfinał, ten ćwierćfinał z Borussią Dortmund pokazał, że to jest kawał drużyny. O tym chciałem powiedzieć. Myślałem, że to jest apogeum, ich max, ten dwumecz City z tą dziurawą defensywą Guardioli, że tam sobie nastrzelali, pokazali się w Europie i teraz staną. Ale z Dortmundem znowu potwierdzili, że to nie był przypadek, że oni rzeczywiście idą po coś dużego w tym sezonie. Panie Rafale, defensywa Juventusu, czy oni sobie poradzą? No rzeczywiście, myślę, że z tych czterech zespołów, które zostały na placu boju, Juventus ma najlepszą defensywę, ale myślę sobie, że jeśli piłkarze Białej Damy za bardzo ucieszyli się z wylosowania Monaco, no to ten dwumecz mogą przegrać, bo to naprawdę będzie trudny rywal. Chociaż Monaco to tak jak Tottenham, no drużyna trochę pechowa, przy czym mówię o Monaco jako zespole startującym w europejskich pucharach, bo grała dwa razy w finale i oba te finały przegrała. Miała naprawdę świetnych trenerów, świetnych piłkarzy w tym czasie. Raz prowadził drużynę w meczu z Werderem w Pucharze Zdobywców Pucharów sam Arsene Wenger, a drużyna miała w składzie Georgia Weaha, potem Didier Deschamps próbował w finale pokonać Porto. Mourinho też się nie udało, a przecież w składzie byli tacy piłkarze jak Evra czy Morientes, więc też wydawałoby się, że szanse były. No teraz mają, dlaczego nie zacząć wymieniania tych najlepszych piłkarzy Monaco od Kamila Glika, skoro jedyny Polak, tak dobrze jedyny sobie... Polak. Jedyny Polak, który będzie wygwizdywany pewnie w Turynie. Aha, no tak. Ale musimy pamiętać, że Kamil Glik to nie jest piłkarz, który uzupełnia kadrę Monaco. A to skąd? To jest czołowa postać, mimo że są tam zawodnicy z większymi nazwiskami, jak na przykład Falcao, jest grupa młodzieży, o której wspomnieliście. Ale jest szefem defensywy. Jest szefem defensywy. Subasic może na niego liczyć, nie zawsze musi interweniować, bo często zastępuje go w tej sytuacji Kamil Glik, parę metrów bliżej bramki. I myślę, ja przynajmniej będę kibicował Monaco i to nie tylko ze względu na Kamila Glika. To jeszcze słówko o tej pierwszej parze, Real Atletico. Diego Simeone mierzy w trzeci finał. Dwa przegrał. Widzicie jakieś powody, by
by Atletico teraz stawiać w roli raz, że finalisty, a dwa drużyny, która może wygrać całe rozgrywki? No pewnie jeden z powodów jest taki, że Realowi teoretycznie może bardziej zależeć na tym, żeby odeprzeć atak Barcelony w lidze, niż sięgnąć po... Obronić, a to się nikomu nie udało do tej pory. Niż obronić, to tak, ważny niż obronić powód. Ligę Mistrzów, ale rzeczywiście może bardziej boli taka długa niemoc ligowa, bo rzeczywiście już tych parę sezonów upłynęło, kiedy Real po raz ostatni był lepszy od Barcelony przede wszystkim, no i także od Atletico. Przecież Atletico to jest ten zespół, który nawet później zdobywał mistrzostwo niż Real Madryt. Zatem no to jest chyba taki argument, no bo wszystkie statystyki, kiedy spojrzymy, no to akurat Real Ronaldo w meczach z Atletico spisują się bardzo dobrze. Atletico nawet tym apogeum, kiedy dołączyło, doszlusowało do tej dwójki, no to z Barceloną było całkiem nieźle, nawet na poziomie Ligi Mistrzów i w lidze również, a z Realem zawsze było jakoś pod górkę. Zatem tutaj na pewno od tej strony silniejsze wydaje się będzie mentalnie Real, ale kto to wie? Ale tak, ale to, no to co byśmy tutaj nie powiedzieli, jakich argumentów nie użyli, to tutaj naprawdę ciężko. Mam jedną rzecz. Wydaje mi się, że jeśli w finale zagra Juventus i Atletico, to z dużym prawdopodobieństwem możemy stwierdzić, że to będzie uczta dla koneserów taktycznych. Tak, ja myślę, że powinniśmy wszyscy cieszyć się, że tą ucztę obejrzymy na poziomie półfinału, a nie finału, bo myślę, że się zgodzimy, że właśnie ten decydujący mecz powinien odbyć się z udziałem drużyn z dwóch różnych krajów, a nie jednego. Zresztą mecze Atletico Real znamy już na poziomie finału. Dobrze, że to tym razem będzie dwumecz i tak jak wspomnieliście, będzie to taktyczna uczta, gdzie Real pewnie będzie próbował atakować, a Atletico, co ma w swoim DNA, kontratakować. No, ale mając takich gości jak Griezmann, Torres czy Gamero w ataku, to te kontry mogą przynieść efekt i możemy doczekać się niespodzianki, bo chyba jednak mimo wszystko, jeśli wygra drużyna Simeone, to będzie to niespodzianka, choć na pewno nie sensacja. Pierwsze półfinałowe mecze Champions League 2 i 3 maja, rewanże tydzień później. Na koniec od nas dla was akcent muzyczny. Pudgy Sharks in the Woods, zremiksowany przez artystę, który kryje się pod pseudonimem Mokita. SoundCloud, iTunes oraz YouTube. Tam znajdziecie nasze audycje, natomiast wszystko o transmisjach w sportowej części serwisu kanalplus.pl. W programie wystąpili Rafał Nachorny. Dziękuję bardzo. Tomek Lipiński. Dziękuję. I Bartosz Gleń. Dziękujemy za uwagę. Słyszymy się za tydzień, a teraz muzyka. We're sharks. We'll be right back.
nothing left to say.